Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Grupa Azoty Przedszkoliada Tour to największy na mapie Europy cykl wydarzeń sportowych skierowany do aktywnych przedszkolaków. Katowice po raz drugi były gospodarzem imprezy. Tegoroczna odsłona miała miejsce w ośrodku sportowym Szopienice. Jest to akcja ogólnopolska, prowadzimy zajęcia w ponad 100 miastach w całej Polsce. Jeżeli chodzi o same imprezy, jest to 60 imprez, no i jest to jedna z trzech imprez tutaj w Katowicach dzisiaj. Podstawowymi założeniami cyklu jest przekonanie dzieci do aktywnych form wypoczynku, szerzenie ducha sportowej rywalizacji oraz przeciwdziałanie otyłości. Chcemy im pokazać, że ruch, aktywność fizyczna jest fajna, jest przyjemna. Jeżeli to teraz złapią, to prawdopodobnie zostanie to na dłużej, więc uważam, że czym szybciej im pokażemy, że aktywność fizyczna, ruch jest fajny, sympatyczny i radosny, tym lepiej. Szaleństwo na zajęciach, wszyscy wracają zmęczeni, ale oczywiście z uśmiechem na twarzy. W tegorocznej edycji w całej Polsce udział weźmie około 15 tysięcy dzieci. Na każdego uczestnika czeka pamiątkowy medal i dyplom grupy Azoty Przedszkoliada Tour. W Katowicach realizowany jest program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie realizowane są badania kolonoskopowe, a także spotkania informacyjne i konsultacje dotyczące profilaktyki raka jelita grubego. To jest projekt, który ma na celu uświadomienie, jakim problemem są nowotwory raka jelita. Wiemy, że jeżeli chodzi o mieszkańców Katowic, to jest to trzecie co do częstości nowotwór i no, należy tutaj jak najwcześniej zapobiegać. Rak jelita grubego w chwili obecnej stał się drugim nowotworem, jeżeli chodzi o wykrywalność i śmiertelność po raku płuc u mężczyzn i raku piersi u kobiet. Swój stan zdrowia będzie można także sprawdzić, biorąc udział w bezpłatnych badaniach, konsultacjach i warsztatach podczas drugiego Śląskiego Dnia Zdrowia, który odbędzie się 10 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Serdecznie zapraszamy mieszkańców i tam będzie również możliwość otrzymanie informacji o profilaktyce raka jelita grubego, jak się zachowywać, jaki tryb życia stosować, żeby uniknąć zachorowania. Informacje szczegółowe na temat profilaktyki oraz harmonogram spotkań edukacyjnych dostępne są na stronie profilaktykarakajelita.katowice.eu. Blisko 1200 biegaczy i miłośników Nordic Walking wystartowało w czwartych parkowych Herzklekotach na dystansach 7 i 12 kilometrów. Tegoroczna edycja popularnej już imprezy biegowej odbyła się po raz pierwszy w Katowicach w Dolinie Trzech Stawów. Ideą tego biegu jest stworzenie biegu dla osób zakochanych w bieganiu. Pomimo, że odbywają się one w okolicy Walentynek, nie wymagamy, żeby tutaj przychodziły same pary. Biegają ludzie zakochani w bieganiu. Jest blisko, trzeba było uważać. To było jedyne utrudnienie, żeby po prostu uważać, bo był lód w niektórych miejscach. Ale trasa bardzo fajna, płaska, idealna na szybki trening. Bardzo fajna, tylko troszkę zimno. Ślisko troszkę na trasie, ale tak to w porządku. Wyniki biegów dostępne są na stronie organizatora www.mkteamevents.pl. Jedna z największych imprez e-sportowych po raz szósty w Katowicach. Intel Extreme Masters znów przyciągnęło do Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego graczy i kibiców z całego świata. Po raz kolejny rozgrywki zostały podzielone na dwa weekendy, 24 i 25 lutego oraz od 2 do 4 marca. A jest o co walczyć, bo pula nagród w tym roku to 7 milionów złotych. Drugi rok z rzędu, a pierwszy raz podczas obu weekendów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbywają się targi IM Expo. Tam wszyscy fani mają okazję zobaczyć dodatkowe turnieje, zapoznać się z nowościami w świecie technologii i gamingu, czy zmierzyć się między sobą w strefach free to play. To także świetna okazja, by spotkać cosplayerów. Podczas turnieju ESL One w grę Dota 2 zwyciężyła grupa Virtus Pro, zgarniając ogromną nagrodę pieniężną. Rosyjsko-ukraiński skład dzięki wygranej wzbogacił się o 400 tysięcy dolarów, czyli blisko 1,5 miliona złotych. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.